Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 18 lutego, godzina 7.40. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech najciekawszych moim zdaniem w tej chwili parach walutowych na rynku. Zaczynamy tradycyjnie od rynku euro-dolara. No i to, co nam się zmieniło od ostatniego komentarza wideo, to, że ta lokalna korekta, która miała zaprowadzić nas niżej, została przerwana. Poprzez słabsze dane z gospodarki amerykańskiej. W związku z tym rynek podjął próbę wyjścia z tego kanału. Ta próba, jak widać, tu się powiodła. Niemniej ta linia trendu, która historycznie, jak widać, tutaj była dość mocno negowana z każdej ze stron, w tej chwili nam zatrzymała te wzrosty. Wzrosty tutaj wydaje się, że respektują dość znacząco ten opór na poziomie 1,3793. Także tutaj mamy dość ciekawy układ, ponieważ jeżeli przeanalizujemy to, jak wygląda, jak nam ostatnio przynajmniej wyglądają notowania euro-dolara, to okazuje się, że każde wyjście w górę jest tak naprawdę przyczyną do stabilizacji. Jak widać, tu mamy pojedyncze duże świece białe, następnie próbek tutaj stabilizacji na tych szczytach i następnie korekta. Także patrząc wstecz, wydaje się, że ten scenariusz, który miał miejsce ostatnio, może być również aktualny w tym układzie. Tym bardziej, że w tej chwili po tym jednej dużej świecy wzrostowej mieliśmy tutaj niepełne świece, niepełnych korpusach kolejne wzrostowe i teraz mamy od początku tygodnia raczej przejście w stan konsolidacji. Oczywiście nie jest to w pełni wiarygodne, ponieważ początek tygodnia przebiegał bez udziału Amerykanów na rynku. Także dopiero prawdopodobnie dzisiaj zobaczymy, czy rynek będzie chciał kontynuować ten impuls, czy jednak zdecyduje się na wygenerowanie bardziej prawdopodobnej korekty spadkowej na tym rynku. Jeżeli ta korekta miałaby mieć miejsce, to prawdopodobnie cofnęlibyśmy się gdzieś do zakresu 1,3645 i tutaj prawdopodobnie by się na tym rozegrała przyszłość tego trendu. Drugą parą jest euro-złoty, który podobnie jak wszystkie pary ze złotym dość mocno się otworzył w nowym tygodniu. Czyli zobaczyliśmy otwarcie poniżej tak naprawdę kursu zamknięcia z piątku i tak naprawdę kursu zamknięcia od paru tygodni. Tutaj widać, że spadek zmienności, spadek aktywności inwestorów jest dość klarowny. Jednak to również widać, to, że rynek stara się tutaj wygenerować jakąś małą korektę wzrostową. No, prawdopodobnie wydaje mi się, że ewentualnym tutaj zakresem docelowym mógłby być zakres 4,1534. Złoty raczej powinien pozostawać stabilny na tle pozostałych walut emerging markets, tym bardziej, że rozpoczynająca się dzisiaj seria publikacji makroekonomicznych z rynku polskiego, o tym więcej piszę w dzisiejszym komentarzu dotyczącym rynku złotego na naszej stronie, może stanowić jakieś wsparcie dla polskiej waluty, z tym, że oczywiście nie możemy mówić o jakby próbie umocnienia złotego bez pozytywnych nastrojów, bez tak zwanego dobrego apetytu na ryzykowne aktywa na szerokim rynku. Kolejne dwie pary to będą pary po decyzjach bądź protokołach ze strony banków centralnych, czyli na początku AUD, dolar australijski. Dzisiaj w nocy o godzinie 1.30 byliśmy świadkami publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia RBA. Jak widać, przyniosło to tutaj dość podwyższoną zmienność, czyli taki, podobnie jak to miało miejsce ostatnio, taki biały, duży korpus, który taki wystrzał. Tylko że ten wystrzał, ja proszę tutaj zauważyć, że nawet lokalnie to minimalnie wyszliśmy powyżej tego oporu na poziomie 0,90-60-70. No, w tej chwili jest ruch korekcyjny. I jest tutaj z punktu widzenia weekly przynajmniej jest tutaj pewien problem z zakresem 0,90-30. Ten zakres, jak widać, tutaj stanowi dość znaczący
Obro, chociaż w tej chwili tak naprawdę on powinien stanowić wsparcie, chociaż niewykluczone jeszcze jest to, że dolar australijski zamknie się poniżej tego zakresu, czyli potwierdzając jakby istotność zakresu 0,9030. W górę tutaj bardzo istotnym oporem jest zakres 0,9186, no i ta linia trendu, którą tutaj możemy sobie poprowadzić z góry dokładnie przez ten cień z tego szczytu ostatniego. No i widać, że tutaj jest pewien problem z dolarem australijskim. Pomimo tej słabości dolara amerykańskiego na rynku, jednak te nastroje, które miały miejsce pod koniec poprzedniego roku i te rekordowo duże ilości pozycji krótkich na zakładających spadek wartości dolara australijskiego, no one jakby cały czas generują jakieś echa na rynku i rynek nie jest bardzo przekonany, że przy aktualnej sytuacji ograniczania programu QE, no i kiepskiej bądź sytuacji w Chinach, jest to dobra inwestycja, także to jest tak naprawdę taki układ, w którym widzimy jakąś lekko lokalną poprawę nastrojów, jednak ciężko mówić o jakiejś zmianie długoterminowej tendencji. No i ostatnią parą jest dolar do jena. Dolar do jena, na którym jak Państwo widzą zaobserwowaliśmy mocny wzrost, wparty również wzrostami na indeksie Nikkei tamtejszym. I jest to bezpośrednio pochodna decyzji Banku Japonii, który generalnie nie zaskoczył, ponieważ nie zmienił parametrów polityki monetarnej, jednak zmienił, a właściwie wydłużył trzy specjalne linie kredytowe dla banków, które tam miały pierwotnie funkcjonować bodajże do marca. W tej chwili podwoił tak naprawdę ich wartość, także widzieliśmy, można to odebrać jako swoiste luzowanie dalsze, także widać, że rynek również tak to odebrał. No i to, co nam tutaj się rzuca w oczy, to to, że notowania dolar do jena podeszły tutaj w granicę gdzieś tutaj tego, ja muszę przesunąć ten opór, o, tutaj tak naprawdę podeszły nam w granicę tego oporu w zakresie 102,60,5. Tutaj widać, że rynek ma jakieś problemy z przejściem wyżej. Gdy spojrzymy troszkę szerszego zakresu, to się okazuje, że tutaj po tej lokalnej korekcie rynek podejmuje próby odrobienia tych spadków, które miały miejsce. Niemniej wszystko tak naprawdę wydaje się, że zależy od Nikkei, od indeksu Nikkei, ponieważ w momencie, gdy rynek akcyjny, rynek kasowy wspina się wyżej, no to dolar zyskuje do niej. W momencie, gdy korekta jakaś przetacza się przez rynki akcji międzynarodowe amerykańskie, czyli pochodnie również przez rynki azjatyckie, no to jen ponownie jest w cenie. To jest dość zaskakujące z uwagi na te wszystkie działania ze strony Banku Japonii, to jednak rynek cały czas traktuje jena jako walutę, którą warto mieć w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na rynku akcyjnym. No ma to jakby również swoje uzasadnienie, ponieważ w ostatnim, można powiedzieć, lokalnej hossie duża część rynku obawia się, że przyjdzie do jakiejś mocniejszej korekty, a wtedy takim bezpiecznym kapitałem będzie właśnie jen. Tutaj technicznie musimy zobaczyć, jak się dzisiaj wygląda sesja, gdy przyjdą Amerykanie z portem do gry, ponieważ w przypadku przekroczenia tego zakresu możliwy jest nawet ruch wyżej w kierunku oporów na 103 i 103,5. Niemniej tutaj wydaje mi się, że bardziej prawdopodobnym wydaje się jednak troszkę spacyfikowanie tego ruchu, no i ruch powrotny gdzieś do okolic 101,80 jena. Dziękuję za uwagę.